Właśnie ten cień opieki Najświętszej Marii Panny towarzyszył poprzez całe setki lat tej historii Kościoła i obrazu Matki Boskiej Latyczowskiej. Któż był bardziej doświadczany cierpieniem, jak nie właśnie ten lud w Latyczowie, który okazywał tyle gorliwości i wierności Kościołowi powszechnemu, Kościołowi katolickiemu. Już w roku 1353 rejestrują kroniki kościelne napad straszliwy Tatarów, którzy wtedy zabrali w Jasr w niewolę 5, względnie 9 tysięcy mieszkańców. Jaki już wtedy był ten Latyczów wielki? Lanskoroński starosta z Miedrzyborza dopędził nad samym Dniestrem Tatarów i z obozu tatarskiego wyzwolił tych 9 tysięcy mieszkańców skazanych po prostu na śmierć w Jasyrze. Podobne napady na Latyczów rejestrują kroniki kościelne w roku 1516, w roku 1558, wtedy z Latyczowa po prostu nie pozostało śladu. Nie pozostało śladu i z kościoła niedawno, bo kilkanaście lat zbudowanego. Dzięki wysiłkowi ludu latyczowskiego na nowo podniósł się Latyczów, że konstytucją sejmową w roku 1581 za czasów panowania Stefana Batorego Latyczów został uznany za gród. Wtedy to rozpoczęto budowę murów okalających kościół. Wtedy to rozpoczęto budowę zamku, która trwała 19 lat. A było to za czasów Jana Potockiego, starosty latyczowskiego, przy czym kalwinistą. Gdy więc w roku 1606 przybyli tutaj dwaj dominikani, zakonnicy z obrazem właśnie tej Matki Boskiej, którą my dzisiaj nazywamy Matką Bożą Latyczowską, zostali przez tego Jana Potockiego kalwinistę wyrzuceni z miasta. Miał on żonę, bardzo gorliwą katoliczkę. To ona się stawiła za tymi dominikanami i wspomina, że właśnie w czasie jednego z nabożeństw, jakie odprawiali się w tej chacie na Zaletuczówce,
zajaśniała wielka luna, nastraszony sam Jan Potocki pobiegł czym prędzej, aby ratować lud od pożaru. Zobaczył, że nie ma żadnego pożaru, ale właśnie jaśnieje ten obraz Najświętszej Marii Panny przywieziony przez tych dominikanów. Sam pierwszy ukląkł przed tym obrazem i pierwszy on, zagorzały kalwinista, wyznał wiarę, a właściwie powrócił do wiary katolickiej. I obraz z wielką radością przyjął do swojego pałacu. Ponieważ najazdów tatarskich, tureckich rejestruje historia bardzo wiele, to też po wielu tych otwartych najazdach lud Latyczowa złożył ślub wybudowania kościoła i umieszczenia tego obrazu Najświętszej Marii Panny w kościele. Tak oto rok 1606 jest rokiem sprowadzenia obrazu cudownego i zarazem rozpoczęcia budowy kościoła. Kościół ten został poświęcony, wprowadzono do niego obraz Matki Bożej, niedługo ona tam pozostawała. W roku 1648 Latyczów, jak zresztą całe budowie Podole było splądrowane przez napady kozackie. Obraz został wywieziony do Lwowa i umieszczony w kościele Bożego Ciała i pozostawał tam 76 lat. Były to bowiem czasy bardzo ciężkie. W 1652 roku przeżył Latyczów okrutną inwazję turecką. Ta z Latyczowa pozostawiła gruzy. To samo i z niedawno zbudowanego kościoła. Na nowo mógł się dźwigać Latyczów, a z nim też i kościół. Po pokoju karlowickim w roku 1699. Znowu w 1702 roku przybyło dwóch kapłanów, a obraz pozostawał we Lwowie. Z tęsknotą tylko parafianie zwracali się do Najświętszej Marii Panny, wołając: Matko Boska, pozwól i nam wpatrywać się w Twoje cudowne oblicze, jak wpatrywali się nasi ojcowie. Powróć do nas swoim obrazie. Ci dwaj kapłani, którzy tu przyjechali, zaczęli od zbudowania małej kaplicy. I dlatego po zbudowaniu tej kaplicy sprowadzono obraz Najświętszej Marii Panny z Lwowa w roku 1722. Ten obraz został złożony w posiadłości Sieniawskich w Kopaczówce, gdzie przybywał dwa tygodnie. Przygotowywano tymczasem
przyjęcie tego obrazu w Latyczowie. Wśród radosnych okrzyków, śpiewów sprowadzono obraz 1 lipca w roku 1722 i dlatego też to święto 2 lipca jest tak drogie dla mieszkańców Latyczowa. Nie może więcej gromadzi pątników, aniżeli tytuł kościoła Uroczystość Matki Boskiej z niebo wzięcia. Zaczęto więc budować kościół. W 1737 roku został konsekrowany przez biskupa Kobielskiego. Tymczasem działy się cuda przed obrazem Najświętszej Marii Panny, a kroniki kościelne zarejestrowały 70 kilka uznanych przez władzę kościelną. Zaczęto czynić starania o to, ażeby to obraz został koronowany. W tym celu papież Pius VI poslał do Latyczowa złotą koronę i w roku 1778 4 października odbyła się uroczystość koronacji kościoła, koronacji obrazu Najświętszej Marii Panny w Latyczowie. Moc ludu przybyła na tę uroczystość z dalekiej Ukrainy, z Korony, z Multan, z Besarabii, z Podola, z Wolynia, z dalekiej Litwy, z Łodzi. Warto byłoby też przypomnieć parafianom latyczowskim, że Latyczów 3 lata z nominacji specjalnego ukazu Katarzyny II Carycy był biskupstwem. Było to w roku 1795. Naznaczony został specjalny biskup Michał Sierakowski, ale nie zostało to wszystko urzeczywistnione, bo caryca w niedługim czasie umarła, a na jej miejsce zasiadł na tronie carskim jej syn Paweł I, który z matką żył w jak najgorszej stopie. Co zarządzała, tego zwyczajnie on nigdy nie wykonywał. Właśnie on cofnął też swoim najwyższym ukazem ukaz swojej matki, carycy Katarzyny II w roku 1798 i na nowo kamieniec stał się katedrą biskupa. W roku 1831 po powstaniu listopadowym dominikani, którzy od wielu lat osiedlili się w tym klasztorze, zostali rozpędzeni też na powstanie
koniunktury. Tak więc w roku 1831 musieli wyjechać Dominikanie, klasztor zaś stał się plebanią kaplanów świeckich. Warto i wspomnieć jeszcze z historii, że w roku 1854 kościół ten uległ strasznemu pożarowi. Zapaliło się na zalatyciówce skutek silnego wiatru. Pożar ogarnął kościół, spalił się dach, okna, spaliły się organy, które były bardzo ładne. Zostały wprawdzie nietknięte pożarem ołtarze, ale wszystko było obsmalone, a kościół przedstawiał się jako ruina, popękany od pożaru. I znowuż powoli rękoma wierzących parafian latyszowskich i tych, którzy przybywali na różne odpusty, dźwignął się ten kościół tak, że w roku 1906 można było w tym kościele odprawić jubileusz 300 lat pobytu obrazu Najświętszej Marii Panny tu w kościele. Na tę uroczystość przybył biskup Karol Niedzielkowski, biskup Szymon, a już pątników bez miara. Tysiące ludzi pokrywało ten plac. To 300 lat, jak Najświętsza Maria Panna błogosławiła swojemu ludowi podolskiemu tutaj w Latyciowie. Wybrała sobie jeszcze inne stolice w Tynni. Tam to był obraz Matki Boskiej zwany Rycerski oraz w Kamieńcu obraz Matki Boskiej Ormiańskiej. Obraz ten w roku 1917, kiedy nastawały czasy niepewności, został na pewien czas przeniesiony do Winnicy. Z Winnicy z powrotem do Latyczowa. I w roku 1920 roku żołnierze polscy zabrali go ze sobą do Warszawy. I obrazu Matki Boskiej Latyczowskiej. Może poprosimy tę Najświętszą Marię Pannę, aby nam było danym spojrzeć w to oblicze cudownego obrazu oryginalnego, który na razie nie znajduje się u nas. Z taką tęsknotą i my zwracamy się, jak ci w XVIII stuleciu parafianie, Matko Najświętsza, pozwól, abyśmy i my mogli spojrzeć na Twoją przepiękną twarz, na Twoje oblicze i rozkoszować się jej widokiem, tak jak tym widokiem Twoim rozkoszowali się nasi przodkowie, nasi ojcowie, nasi dziadowie i pradziadowie. Właśnie dzisiaj
prosimy tej Najświętszej Marii Panny, aby ona, wróciwszy, aby ona chciała błogosławić nam tak, jak błogosławiła tysiącom i tysiącom ludzi, jak ona tutaj w swoim cudownym obrazie zlewała obfite łaski, że ludzie jechali z dalekich stron ze swoimi kalekami chorymi, ze swoją zbolałą duszą, aby tutaj szukać ukojenia i znaleźć go, aby szukać pomocy. Właśnie będziemy prosili w czasie tej mszy świętej, żeby ona powróciła, a z drugiej strony będziemy dziękowali wszelkie próby, aby osiągnąć z powrotem ten Kościół, wywoływały po prostu pewną ironię na ustach. Gdzie to możliwe? Ale co niemożliwe u ludzi, to u Boga możliwe. Możliwe stało się, że i my tutaj stoimy swoimi stopami na tym miejscu wprawdzie zbezczeszczonym, wprawdzie smutnym i bolesnym, ale zawsze to nasz Kościół. Dzięki więc, tak jak na początku składamy Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu za tę wielką łaskę, która się tak obficie rozlewa nie tylko tu w Latyczowie, ale i w całym państwie naszym, na całej Ukrainie, na Białorusi i innych republikach. Co niemożliwe u ludzi, u Boga jest możliwe. Dlatego też dzięki składamy Panu Bogu. Drogi ludu podolski, nie chciałoby się zakończyć tego kazania inaczej, jak tylko zwrotem do Najświętszej Marii Panny. Choć nie ma tego oryginalu Matki Boskiej Latyczowskiej, ona patrzy na nas tam, z Lublina. Ona jest tutaj obecna w tej kopii. Chciałoby się serdecznie was wszystkich poddać pod jej opiekę. Chciałoby się, ażebyście przed tym obrazem pogłębili swoją wiarę. Nie jesteście narażeni na jakieś boje tatarskie, tureckie czy jakieś inne, gdzie trzeba było krwią swoją świadczyć o przynależności do Chrystusa. Nie trzeba. Trzeba świadczyć nam swoim życiem. Nie krwią, ale swoim życiem chrześcijańskim powinniśmy świadczyć, że my wyznawcy Chrystusa. I to od tysiąca lat chrześcijanie. Zapewnijmy Najświętszą Marię Pannę, że nie odstąpimy od swojej wiary nigdy, że do ostatniego tchu życia wyznawać ją będziemy. Póki w naszych żyłach tętnić będzie krew, tak długo my będziemy wierni Chrystusowi Panu, wierni Kościołowi katolickiemu, tak jak byli wiernymi nasi pradziadowie, nasi ojcowie. Zapewnijmy